Zdaje się. Dobry wieczór Państwu, witamy. Dzisiaj gościem u mnie na profilu jest szanowny pan Mariusz Max Kolonko. Witam serdecznie. No tak, nagraliśmy... Ale my tu sobie gadam, jesteśmy po tej chwili po chyba jakiejś godzinnej rozmowie, panie Zbyszku, to czas nam leciał szybko, ale rozmowa była bardzo ciekawa i przedstawimy ją w najnowszym programie MaxTVGo.com. Zapraszam wszystkich, Zbigniew Stanowa będzie moim gościem. Będziemy rozmawiali o bardzo wielu ciekawych rzeczach i o bardzo wielu nowych dokumentach chyba, tak? Panie Zbyszku, pana się tajemniczo uśmiecha. No, myślę, że już w najbliższy poniedziałek wreszcie świat zobaczy prawdę o jednym z ministrów i mam nadzieję, że to coś zmieni w Polsce, bo taki jest mój plan. Aktualnie, panie Mariuszu, z nami już 1100 osób, a jest północ w Polsce, niemalże pół, 1200, 1300 osób. Także. No to jest, tam jest 980 moich widzów. 1500 w tej chwili. 980 tam tych tak. Żartuję. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy z panem Zbigniewem przez dobrą godzinę. Dobrą godzinę i nagrywaliśmy także, znaczy nas też nagrywano. Tak, nam przerywały się nagrania wielokrotnie. To dlatego nam się przerwało nagranie, panie Zbyszku. To dlatego, tak? To trzecia łącze było. No ale wie pan, mnie coś nagrywa. Ja zresztą pisałem nawet jakiś taki materiał, zrobiłem dla Rzeczpospolita, tak? Gazeta w 2005 roku. Spółdzielnia UKO dzielnie działa nad Wisłą, gdzie mówiłem, jak ile razy jadę do Polski, zawsze jestem podsłuchiwany. A to tu, a to tam, a to sprzątaczka, a to tam ktoś, zawsze gdzieś tam jakiś mikrofon jest. No niestety tak to działa. Polska jest bardzo dziwnym krajem, ale to było w 2005 roku, teraz mamy rok 2020. Mój Boże, czasy się, lata lecą, a życie się nie zmienia. Więc my mówimy o tym z panem Zbigniewem, o tym, jak to życie wam w Polsce, moi kochani, zmienić. I o tym rozmawialiśmy. Zapraszam wszystkich do programu MaxTVGo.com. Jutro, pojutrze być może ten program państwu przedstawię. W każdym razie muszę powiedzieć państwu, że była to bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dobra rozmowa. Pan Zbigniew jest, o czym pewnie nie wiecie, ale to jest czołowy polski whistleblower. Whistleblower to jest ten, który gwizdze w gwizdek, że gdzieś źle się dzieje. Taki człowiek jest chroniony prawem w Ameryce. I jak mówiłem w moim programie, do tego stopnia, że w Ameryce nawet do dzisiaj nie wiemy, kto był tym whistleblowerem, który gwizdał gwizdek, że źle się dzieje na relacjach amerykańsko-ukraińskich. I to spowodowało impeachment, to spowodowało próbę odsunięcia prezydenta Trumpa od władzy. Chcieli zbadać te wszystkie materiały, które ten whistleblower podawał. Ale my nie wiemy, kim jest ten whistleblower. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, kim jest ta osoba. To jest człowiek, który jest anonimowy. Tymczasem polski whistleblower, czołowy europejski whistleblower, pan Zbigniew Stonoga pojawia się w głównych wydaniach wiadomości jako Zbigniew S. aresztowany. Unbelievable. Zapraszam wszystkich do programu. Panie Zbyszku, ja raz jeszcze dziękuję za wspaniałą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę. Dziękuję, dobrej nocy.